Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zapowiedziach i premierach książkowych na ostatni, czwarty już kwartał 2021 roku. Mamy końcówkę listopada, tak więc najwyższy czas nagrać ten film i zakończyć ten mój mały roczny cykl filmów, które pojawiały się w 2021 roku. Być może w przyszłym roku będę kontynuować taki cykl zapowiedzi wydawniczych na kwartał, natomiast wadą tego systemu, powiedzmy, jest to, że kiedy nagrywam te filmy, to często nie wiemy jeszcze o premierach, które będą miały miejsce na przykład za 2 miesiące, dlatego ostatnie 2 filmy, ten, który nagrywam obecnie i przedostatni, nagrywałam bardzo późno, to znaczy tak naprawdę już u schyłku tego ostatniego kwartału, tak jak teraz mamy końcówkę listopada, więc tak naprawdę został nam już tylko grudzień, a na grudzień i tak nie znalazłam żadnych interesujących zapowiedzi. Natomiast często wcześniej łapałam się na tym, że po prostu kiedy już taki film nagrywałam i dodawałam, to potem okazało się, że w kolejnych miesiącach wychodziły bardzo ciekawe książki, o których w momencie nagrywania tego filmu jeszcze nie wiedziałam. Tak więc przemyślę to i zobaczymy, czy takie filmy będą powstawały w przyszłym roku. Natomiast teraz już nie przedłużając, mam dzisiaj dla Was 10 książek, które wychodziły na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy albo dopiero wyjdą za dosłownie kilka dni, ponieważ ostatnia premiera, którą tutaj dla Was mam, jest chyba przewidziana na 30 listopada, tak więc dosłownie za 3 dni. No i co? Myślę, że możemy zaczynać. Pierwsza z książek, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to książka, która miała swoją premierę 4 października nakładem wydawnictwa Znak, a jest to książka Polacy pod tęczową flagą Anny Konieczyńskiej. Autorka w tej książce zebrała historię osób LGBT żyjących w Polsce. Są to osoby znane i nieznane. Są to historie zarówno ludzi sławnych, jak i osób zupełnie takich, no nieznanych, po prostu zwykłych, przeciętnych obywateli tego kraju. Są to historie o tym, jak zmieniło się postrzeganie osób nieheteronormatywnych w naszym kraju, ale też ile jeszcze jest do zrobienia. Myślę, że jest to taka naprawdę bardzo ważna książka i dobrze, że takie pozycje powstają, są coraz popularniejsze, bo o takich rzeczach trzeba mówić, trzeba je normalizować, trzeba też zmieniać postrzeganie ludzi, trzeba wyjść z tego takiego, wiecie, konserwatywnego zaścianka, w jakim żyjemy i po prostu zacząć dostrzegać, że człowiek to po prostu człowiek. Niezależnie od swoich przekonań, wiary, orientacji seksualnej czy czegokolwiek innego, i każdemu należy się taki sam szacunek. Ja osobiście jeszcze tej książki nie czytałam, ale jeżeli Wy macie ją już za sobą, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podobała. Kolejne kilka książek to premiery z 13 października. Wydaje mi się, że to był taki największy, ten taki najważniejszy dzień wydawniczy właśnie w październiku, ponieważ zdecydowanie największa liczba książek tego właśnie dnia została wydana. I jedna z tych książek to Moja kuzynka Rachela, Daphne du Maurier. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Albatros w przepięknej serii butikowej właśnie 13 października. A jest to książka, która opowiada historię Filipa Ashleya, który został w dzieciństwie osierocony i przygarnął go jego wuj Ambroży, który w wyniku różnych problemów zdrowotnych podróżuje gdzieś tam na południe Europy i od tamtej pory, kiedy właśnie wyruszył w tę podróż, zaczynają dziać się z nim jakieś dziwne rzeczy, przesyła Filipowi jakieś takie zupełnie niezrozumiałe listy, Filip zaczyna podejrzewać, że stracił rozum i wtem przychodzi informacja o tym, że poślubił swoją bardzo daleką kuzynkę Rachelę, a tuż po ślubie przychodzi także informacja o jego śmierci. No i mamy tutaj taką zagadkę, co tam się wydarzyło, czy Rachela w jakiś sposób w tym wszystkim namieszała, czy maczała palce w śmierci właśnie Ambrożego. No i jak to wszystko się potoczy? Z tego, co słyszałam, książka jest naprawdę bardzo dobra. Jest to oczywiście autorka Rebeki, także myślę, że możemy się spodziewać świetnego klimatu i takiej naprawdę ciekawej tajemnicy. Ja tej książki również jeszcze nie czytałam, ale też mam ją w swoich planach, podobnie zresztą jak Rebekę. No i co tu dużo mówić, jest to seria butikowa, tak więc książka wydana jest przepięknie. Kolejna premiera z 13 października to książka Dawne i przyszłe wiedźmy, Alix E. Harrow. To jest ta autorka, która napisała 10 tysięcy drzwi, które w zeszłym roku, z tego co pamiętam, było naprawdę całkiem popularne u nas w Polsce. A tym razem dostajemy historię kobiet, które walczą o swoje prawa, kobiet, które wywodzą się gdzieś tam z pokolenia czarownic, ponieważ akcja rozgrywa się w Nowym Salem. Starego Salem i tych wiedźm, które były wtedy, które palono na stosie, już nie ma. Natomiast te kobiety, które żyją właśnie w Nowym Salem u schyłku XIX wieku, będą walczyć o swoje prawa, będą się o nie upominać. Jest to taka bardzo feministyczna książka, historia o pierwszych sufrażystkach, która właśnie zawiera w sobie elementy magii i czarów i wiedźm. Także brzmi to naprawdę bardzo ciekawie. Lubię takie historie o silnych kobietach, lubię też historie związane właśnie z wiedźmami. Szczególnie te historie z Salem są mi dosyć bliskie, ze względu na to, że to był temat mojej pracy licencjackiej. Także jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak tę historię przedstawiła tutaj autorka i na pewno tę książkę będę czytać. Już nie mogę się doczekać. I mam nadzieję, że już na początku przyszłego roku będę mogła to zrobić, albo być może jeszcze w grudniu. Zobaczymy, na ile pozwoli mi czas. Natomiast ta książka zdecydowanie jest bardzo wysoko na mojej liście książek, które chciałabym przeczytać. I ostatnia już premiera z 13 października, to w zasadzie wznowienie, a jest to książka Człowiek o 24 twarzach, czyli historia Billego Milligana, człowieka, którego dotknął najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości znany w historii. Jest to mężczyzna, który pod koniec lat 70. ubiegłego wieku dokonał serii gwałtów na uniwersytecie w Ohio i kiedy został skazany za tą zbrodnię, to próbował popełnić samobójstwo w celi i w związku z tym doszło do rozmowy z psychologiem, który ustalił, a w zasadzie była to chyba psycholożka, która ustaliła, że ten człowiek właśnie cierpi na taki bardzo poważny przypadek rozszczepienia osobowości. W jego głowie pojawiały się głosy mówiące
po serbsku głos 14-letniego chłopca, który został zakopany żywcem, a także głos lesbijki, która szukała takiej właśnie miłości. Także z całą pewnością jest to bardzo ciekawy przypadek, jednocześnie nie mniej przerażający. Ta książka została wznowiona chyba ze względu na to, że w październiku jakoś również wyszedł serial na Netflixie, którego ja jeszcze nie oglądałam i nie wiem, co zrobię najpierw, czy właśnie obejrzę serial, czy też przeczytam książkę, ale o tej książce jeszcze przed jej wznowieniem słyszałam naprawdę bardzo dużo dobrego, także mam nadzieję, że będzie mi dane się z nią zapoznać i że podzielę opinię większości osób, to znaczy, że będzie to naprawdę świetny reportaż, taki przerażający, ale jednocześnie bardzo interesujący. A póki co daję Wam po prostu znać, że jeżeli szukaliście tej książki, a nie mogliście jej znaleźć, to właśnie całkiem niedawno miało miejsce jej wznowienie, więc tym razem nie powinno być problemów z jej znalezieniem. Kolejna premiera to już 26 października, a jest to książka Tobr 2, Nie każdy wróci. I ja o tej książce będę jeszcze więcej na moim kanale mówić, ponieważ czytałam tą książkę w listopadzie, tak więc w podsumowaniu listopada na pewno o niej ode mnie usłyszycie. Jest to historia głównie dwóch akcji ratowniczych. Jedna, która działa się w 2019 roku na Giewoncie, gdzie turystów poraził piorun, a druga niemalże równoległa akcja ratunkowa rozgrywała się w Wielkiej Jaskini Śnieżnej, gdzie kilku krotołazów utknęło i niestety tam zginęło. Tak więc jest to historia przede wszystkim tych dwóch akcji ratunkowych, natomiast jest to również historia o tym, jak pracują ratownicy Topru, jak wiele muszą poświęcić tak naprawdę dla tej pracy, ale jednocześnie jak bardzo chcą to robić, jak bardzo nie tyle jest to ich praca, ale po prostu sposób na życie. Mamy tam też perspektywę bliskich właśnie toprowców, to znaczy głównie żon i dzieci, które no, muszą się jednak liczyć z tym, że kiedy partner czy też partnerka wychodzi na akcję, to niekoniecznie musi z niej wrócić, nie zawsze z niej wraca. Jest to bardzo trudna książka, ale jednocześnie taka, która no, wydaje mi się, że powinna być przeczytana przez każdego turystę, który wybiera się w Tatry, a szczególnie przez tych, którzy no, nie zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa i z tego, że w razie gdyby coś się wydarzyło, to jednak ktoś będzie musiał narażać własne życie, żeby taką osobę uratować. Bardzo dobra rzecz i bardzo potrzebna, wydaje mi się, i nie mniej intrygująca i interesująca niż wszystkie książki górskie dotyczące Himalajów czy Karakorum. I przechodzimy już do listopada. 1 listopada miała premierę książka, która nazywa się Kuchnia Hogwartu, autorstwa Rity Mokpike, wydana nakładem wydawnictwa Znak Koncept. I jest to, tak jak sam tytuł wskazuje, książka dotycząca jedzenia w Hogwarcie. To znaczy jest to trochę książka kucharska, ponieważ możemy tam znaleźć słynne przepisy z Wielkiej Sali, dania na myśl, o których myślę nieraz czytając Ciekła nam ślinka. I w tej książce znajdziemy właśnie m.in. przepis na dyniowe paszteciki, czekoladowe żaby, czy też lukrecjowe różdżki. Bardzo jestem tej książki ciekawa, bardzo chętnie bym sobie ją kiedyś chociaż tak przejrzała, wiecie, jak ona wygląda w środku, jak te przepisy rzeczywiście wyglądają. Czy są proste i czy są zrobione z takich składników ogólnodostępnych, to znaczy wiecie, że nie trzeba jeździć nie wiadomo gdzie, żeby sobie właśnie taki pasztecik dyniowy na przykład upiec. Także bardzo jestem tej książki ciekawa i myślę, że jest to gratka dla każdego fana Harry'ego Pottera, albo dla osoby, która po prostu czytając te książki, czy też oglądając filmy, miała ochotę na te pyszne potrawy, które zawsze pojawiały się na stołach w Wielkiej Sali. Kolejna książka to już 17 listopada i Nieosiągalny Everest, Zanim nadeszli zdobywcy, wydana nakładem wydawnictwa Mowa. I tak naprawdę nie do końca rozumiem, o czym jest ta książka, ponieważ jest to książka, która dotyczy oczywiście Mount Everestu, natomiast nie jest to historia żadnej wspinaczki, nie jest to historia zdobywania szczytu, natomiast historia tego, co działo się zanim w ogóle ta góra po raz pierwszy została zdobyta, czy też została podjęta próba jej zdobycia w 1921 roku przez brytyjską ekipę. Tak więc to jest początek XX wieku, no i w zasadzie ten opis z tego, co widziałam, jest dosyć taki enigmatyczny. I poza tym, że wiemy, że jakby fabuła tej książki, w zasadzie nie fabuła, bo jest to reportaż, ale że właśnie historia wokół tej książki rozgrywa się na początku XX wieku, przed 1921 rokiem, to tak naprawdę nie wiem, co dokładnie w sobie ta książka kryje. Także przyznam szczerze, że naprawdę ciekawi mnie to, o czym ta książka może być i co można napisać o Mount Everestie, najwyższym szczycie świata, zanim jeszcze został zdobyty. 10 listopada to z kolei data premiery Dworu Srebrnych Płomieni Sary J. Maas, czyli kolejnego, czwartego już chyba tomu z cyklu Dwór Cierni i Róż. Jeżeli chodzi o te książki, to ja zatrzymałam się na drugim tomie, czyli Dwór Mgieł i Furii. Tę książkę przeczytałam, natomiast już nie sięgnęłam. Mnie się te książki bardzo nie podobały od samego początku. Natomiast daję znać, że wychodzi właśnie, a w zasadzie wyszedł już Dwór Srebrnych Płomieni, ponieważ wiem, że ta autorka jest bardzo popularna i być może ktoś z Was będzie zainteresowany. Ciekawostka jest taka, że wydawnictwo Uroboros zdecydowało się na podzielenie tej książki na dwa tomy i drugi tom wyszedł 24 listopada, tak więc całkiem niedawno, dosłownie kilka dni temu. Czemu tak wydawnictwo zrobiło, tego nie wiem. Nie wiem, czy ta książka była za gruba, żeby wydać ją w jednym tomie. Czy był to taki zabieg po prostu czysto finansowy, nie mnie oceniać, natomiast po prostu chciałam Wam dać znać, że ta książka wyszła. Gdybyście byli zainteresowani i czekali właśnie na nowe książki Sary J. Maas, to już można je kupić. 24 listopada wyszła również świąteczna książka, na którą w tym roku mam zdecydowanie największą ochotę, a jest to książka Miłość na święta Christiny Loren. To jest duet autorek, które napisały również książkę Podróż nieślubna. Ja tę książkę czytałam w czerwcu 2020 roku, wydaje mi się, jakoś mniej więcej wtedy, i była to naprawdę całkiem w porządku książka. Bardzo przyjemna, taka bardzo humorystyczna, lekka, dobrze się ją czytało. Także bardzo chętnie sięgnę po kolejną książkę tego duetu. Tym bardziej, że właśnie mamy tutaj historię świąteczną o mocy spełniania życzeń, o wiecie, poszukiwaniu miłości, o odnajdywaniu siebie itd., itd. Brzmi to pewnie dosyć banalnie i być może ta książka taka się okaże, natomiast bardzo chciałabym ją przeczytać właśnie w tym świątecznym okresie, tak więc na pewno w grudniu się za nią zabiorę. I ostatnia książka, którą chciałam Wam dzisiaj tutaj pokazać, to premiera z 30 listopada, książka, która wyjdzie nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka.
To książka najsłynniejsze opowiadania wigilijne i z tego, co się zorientowałam, to będą tam opowiadania trzech autorów. Oczywiście słynna opowieść wigilijna Charlesa Dickensa, której nie mogłoby tam zabraknąć, ale również opowiadania Margaret Oliphant oraz Antoniego Trollope'a. Ma to być taki klimat wiktoriańskiej Anglii i właśnie taka klasyczna opowieść wigilijna. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to myślę, że jest to interesująca propozycja. Ja na pewno chciałabym w końcu wrócić do opowieści wigilijnej, którą sama czytałam jako dziecko i szczerze mówiąc niewiele z tej książki pamiętam i tak co roku sobie obiecuję, że do tej książki wrócę. Do tej pory mi się to nie udało, ale bardzo chciałabym to w końcu zrobić. Być może jest to też ciekawa propozycja na prezent, jeżeli macie osoby, które czytają w waszym otoczeniu, a nie chcecie im kupować takiej typowej, wiecie, banalnej, romantycznej, świątecznej historii, to może to właśnie będzie fajny prezent jako taka klasyka literatury troszkę i klimat wiktoriańskiej Anglii. I to były wszystkie zapowiedzi, które przygotowałam na końcówkę tego roku. Koniecznie dajcie mi znać, czy mieliście już okazję którąś z tych książek czytać, ponieważ spora część z nich, a w zasadzie no, większość oprócz tej jednej, ostatniej, już miała swoją premierę, także jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat tych książek, jeżeli udało Wam się je przeczytać, albo czy macie jakieś w planach. Na dzisiaj to by było na tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!